TARCZIZIO DZANNI Był, jak mniemano, synem Józefa. Tłumaczenie Maciej Zinkiewicz Jezus, rozpoczynając swoją działalność, miał lat około trzydziestu. Był, jak mniemano, synem Józefa, syna Helego. Z Ewangelii według świętego Łukasza, rozdział trzeci, werset 23. Imię Józef trąci dziś myszką. Rodzice, także chrześcijańscy, traktują je jako niemodne, prowincjonalne, stare. Jest to znak, może niewielki, ale znaczący dechrystianizacji chrześcijańskiego zachodu. Przecież, gdyby Jezus nie był Chrystusem, synem Boga żywego, Cała historia Józefa byłaby absurdem, pobożną bajką, nawet trochę śmieszną. Podczas gdy Abraham, Izaak, Jakub i inni patriarchowie, nawet jeśli ich imiona nie są nadawane dzieciom, zostali docenieni dzięki zainteresowaniu Biblią w okresie posoborowym i stali się dla nas nauczycielami wiary, Józef pozostawał w cieniu. Być może z powodu wyłącznie pobożnościowego zainteresowania, jakim cieszył się w przeszłości. Przebywanie w cieniu zawsze było przecież jego specjalnością oczywiście w cieniu dobrze pojętym, o którym pisze syrach, mówiąc o mędrcu, w cieniu mądrości.